Dzień dobry, Jarek Adamski, Silesia 24, kłaniam się. Sława Umińska-Dura i prezydent Piekar Śląskich jest naszym gościem. Dzień dobry, pani prezydent. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak się pani czuje jako osoba, która storpedowała wybory 10 maja w Polsce? Nie mam najmniejszych wyrzutów sumienia. Zrobiłabym to drugi raz. Uważam, że po to samorządowcy składają ślubowanie, obejmując urząd, odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta, aby przestrzegać litery prawa i służyć interesowi mieszkańców. Pani prezydenta, jak pani odbiera słowa pani marszałek Witek, ale też wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, że samorządy stanęły okoniem, że sprzeciwiły się, złamały prawo? No, my już przyzwyczailiśmy się, że jesteśmy chłopcami do bicia, że wiele osób swoje nieudolne poczynania tłumaczy tym, że stajemy okoniem, że się sprzeciwiamy, że rzucamy kłody pod nogi. Tylko zapominają, że my naprawdę ciężko pracujemy i my nie mamy czasu na politykę. Kiedy widzę, co się dzieje z służbą zdrowia, z oświatą, z inwestycjami, to ja naprawdę mam co robić i nie zajmuję się polityką i absolutnie nie jest moim celem szkodzenie komukolwiek, a już na pewno nie torpedowanie władzy centralnej. Pani prezydent, ale rozumiem, że polityka zajmuje się samorządami. No ta niestety, warszawska. No niestety, my jej nie chcemy wpuścić, ale ona już stopę w drzwi włożyła i wpycha się tutaj do nas. Ja zawsze starałam się być od tego daleko, wykonywać to, co do mnie należy. Tak, i zadania zlecone uważam, że realizuję perfekcyjnie, niezależnie od moich poglądów i mam na to liczne dowody. Natomiast przykre, tak, bo teraz, szczególnie w tym czasie pandemii, należałoby chociaż nam ciepłe słowo powiedzieć i podziękować za to wszystko, co robiliśmy, bo szczególnie w marcu i kwietniu, gdyby nie samorządy, gdyby nie nasza samoorganizacja i takie pospolite ludzkie ruszenie ludzi dobrej woli, no to kraj wyglądałby o wiele gorzej. Pani prezydent, czy wy jesteście jako samorządy, pani w Piekarach Śląskich, przygotowani do wyborów 28 czerwca? Wiecie, jak będą wyglądać? Macie już wytyczne? No, śledzimy wszystkie doniesienia. No, prasowe. Wczoraj dowiedzieliśmy się, kiedy będą wybory. No, czasu bardzo mało. To, co do nas będzie należało, zrobimy. Natomiast co sobie o tym myślimy, no to już my tylko wiemy. Na pewno, spiesząc tu z wyjaśnieniami, nie będziemy rzucać kłód pod nogi i jakoś demonstrować naszą niezależność. To, co do nas należy, zrobimy. A komisje macie już obsadzone? Z tym jest kłopot, ponieważ wiele osób, niewiele się zgłosiło do komisji i z tej niewielkiej grupy sporo zrezygnowało. No teraz będziemy musieli te nasze listy zweryfikować, zaktualizować, no i zapytać, czy my mamy minimalne składy tych komisji. No ale to teraz jest ten czas, żeby się za to zabrać. Pani prezydent, jak koronawirus wpłynął na budżet, na miasto, na Piekary Śląskie? No fatalnie. Nie jestem tutaj jedyna, to może powiedzieć każdy włodarz od najmniejszej gminy do miasta stołecznego Warszawy. No, według takich szacunków na dzisiaj, na samym tylko zwrocie podatku PIT za pierwsze 4 miesiące tego roku, no jesteśmy niecałe 4 miliony w plecy. Przy budżecie wynoszącym? Ponad 300 milionów. Tylko trzeba w tym uwzględnić 500+, tak? To jest taki transfer wpływ-wypływ. Więc no, bardzo ciężko, zakładając, że sytuacja się nie pogorszy, a będzie w miarę stabilna, to do końca roku stracimy około 11 milionów. No i mamy perspektywę jesieni. To jest potężna wyrwa. Tak, tak. A jeszcze nie wiemy, co się wydarzy, dlatego to jest wariant optymistyczny. Jak sobie poradziliście z koronawirusem w urzędzie? Otwieracie dzisiaj, o ile dobrze pamiętam, podwoje, tak, ale rozumiem, że odmrażamy, urząd funkcjonował. Tak, odmrażamy powolutku, niemniej nie zaprzestaliśmy oczywiście funkcjonowania. Było to oczywiście w reżimie sanitarnym bardzo ograniczone i wszystko to, co się dało, staraliśmy się załatwiać zdalnie. Natomiast na czym polega to odmrożenie? No przede wszystkim na tym, że większa ilość gości będzie mogła brać udział w ceremonii, tak, w Urzędzie Stanu Cywilnego. Otwieramy kasy.
Namawialiśmy oczywiście do korzystania z wpłatomatu, który był w holu i dokonywania przelewów elektronicznych, no ale są osoby, które koniecznie są przyzwyczajone. Tę formę preferują, więc no tutaj to szanujemy, akceptujemy, więc otwieramy kasy. No i jedna osoba na jeden pokój będzie mogła wejść. Oczywiście uprzednio dezynfekcja rąk, obowiązkowo w maseczce, umówiona z konkretnym urzędnikiem w konkretnej sprawie. A jak poradziły sobie spółki podległe miastu? No tak samo, reżim ostry, bardzo sanitarny, część nie było żadnego przypadku. Były podejrzenia, natomiast się nie potwierdziły. Oczywiście część pracowników wykonywała swoje obowiązki zdalnie, co zminimalizowało konieczność poruszania się po mieście, tak, i ewentualność złapania koronawirusa. Także uważam, że wyszliśmy z tego obronną ręką, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie niesamowite piekarskie społeczeństwo i bardzo wielu społeczników, którzy szczególnie w marcu i kwietniu wsparli urząd, szpital i wszystkie nasze jednostki, placówki oświatowe również, produkując przyłbice, szyjąc maseczki. No jedno tylko stowarzyszenie. No to takie pospolite ruszenie, które by w całej Polsce obserwowaliśmy. O ile w maju no troszeczkę tych materiałów z Agencji Rezerw Materiałowych do nas trafiło, o tyle w marcu, kwietniu no jechaliśmy tylko na własnych zasobach. I żeby pokazać skalę, no to powiem, że tylko jedno stowarzyszenie, a jest ich wiele w piekarach, uszyło 10 tysięcy maseczek. Pani prezydent, a jak wygląda w tej chwili tryb, proces inwestycyjny w mieście? Normalnie funkcjonujecie? No tutaj muszę z radością powiedzieć i wielką dumą, że no inwestorzy nie wystraszyli się koronawirusa. Przeprowadzaliśmy przetargi w czasie pandemii. Teraz pięknie zabudowuje się część piekarska KSSE. No, jestem tym zachwycona. No, są przedsiębiorcy, którzy stwierdzili, że koronawirus koronawirusem, ale swoje plany inwestycyjne należy realizować. A wy jako miasto, rozumiem, remontujecie, naprawiacie i tak dalej. Oczywiście, właśnie wykorzystujemy czas, że placówki oświatowe są zamknięte. Więc właśnie sfinalizowałam poważny remont żłobka, siedziby centralnej. Po kolei realizujemy inwestycje polegające na termomodernizacji przedszkoli między innymi. Tutaj akurat nie bardzo jest wybór, bo mamy na to środki zewnętrzne, więc muszę zrealizować i rozliczyć. Także pod tym względem jest bardzo dobrze. Cieszę się ogromnie, bo nieco oszczędziliśmy na przetargach. Także są to teraz bardzo cenne pieniądze środki. Dla budżetu, rozumiem. Tak, a jednocześnie cieszę się, bo dajemy zatrudnienie firmom. Firmy mają pracowników, tak, więc to się wszystko kręci. Nie ma zastoju. Pod tym względem z pełną odpowiedzialnością mówię, że piekary wykorzystują każdą sytuację. Ja nie siedzę z założonymi rękami i nie rozpaczam. Wyciągamy to, co dobre z tej trudnej sytuacji. I idziemy do przodu. Panie Także prezydent, wszystkich inwestorów serdecznie do piekar zapraszam. Jeszcze nam troszeczkę działek zostało. Panie prezydent, przedszkola, żłobki zostały otwarte? Tak, ale później niż było to możliwe. Ja się bardzo długo wahałam. Konsultowaliśmy to z rodzicami, z personelem tych placówek. I ostatecznie zdecydowaliśmy się dopiero 25 maja otworzyć. Natomiast bardzo niewiele rodziców z tej opcji skorzystało i my to szanujemy, rozumiemy. Dostałam pozytywną opinię sanepidu, co pozwoliło w ogóle podjąć decyzję o otwarciu. Natomiast mówiliśmy szczerze, że nie rekomendujemy posyłania dzieci do placówek. Tak, no mnie przeraziła informacja, którą by podała prezydent Łodzi, pani Zdanowska, tak, która zleciła wykonanie badań wśród personelu, nauczycieli i wyniki były katastrofalne. Co prawda potem zakwestionowane przez sanepid w dużej części, ale mimo wszystko myśleliście o tym, żeby przebadać nauczycieli, opiekunów? No tak, tylko no kto miałby to zrobić, tak? I z jakich środków? Ja się upieram, że to jest zadanie administracji centralnej. Dlatego wprowadzając wszelki możliwy reżim sanitarny przy tak niewielkiej, ograniczonej ilości dzieci, apelujemy do rozsądku personelu, żeby obserwować się, jeśli ktoś ma możliwość, no to oczywiście, no fantastycznie, jeśli zrobi te badania. Natomiast póki co nie mamy żadnych przypadków, cieszę się z tego ogromnie.
No powolutku tych dzieci przybywa, ale bardzo, bardzo niewiele. No, rodzice się najzwyczajniej w świecie boją. Rodzice, którzy już naprawdę muszą, tak? Mają sytuację taką w pracy, że muszą wrócić, już praca zdalna nie wchodzi w grę. Także bardzo tego pilnujemy, ale zdarzają się nieliczne wprawdzie, ale próby przyprowadzenia dziecka chorego. Nie na koronawirusa, tylko tradycyjny kaszel, katar, gorączka, wymioty. I absolutnie odsyłamy takie dziecko, no, przemawiamy do rozsądku rodzicowi, mierzona jest temperatura każdemu dziecku na wejściu, no bo wiadomo, nie chcemy narażać pozostałych dzieciaków. Pani prezydent też ma mierzoną temperaturę, jak wchodzi do urzędu? Oczywiście, tak? Oczywiście podlegam tym procedurom jak wszyscy inni. Dezynfekuję ręce, mam mierzoną temperaturę i tutaj nie ma żadnych wyjątków. Pani prezydent, porozmawiajmy jeszcze o szpitalu pielęgniarskim, bo to znakomicie wyglądająca i sprawdzająca się placówka, ale mająca odwieczny problem z NFZ-em. Wy jesteście tak fatalni, czy NFZ po prostu nie chce was wspierać finansowo w kolejnych kontraktach? Nie, relacje i bardzo dobrą współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia chwalę od wielu, wielu lat. Najlepszy dowód, że siedziba delegatury znajduje się w Piekarach Śląskich, jedna z czterech w województwie śląskim. Ja nie tutaj upatruję problemu, tylko w ogólnej mizerii finansowej. Tak? No tak, ale szpitale w sąsiednich miastach tych pieniędzy dostają więcej. No właśnie to jest grzech pierworodny mojego poprzednika, tak, który pozostawił szpital kadłubkowy, to znaczy oddzielił przychodnie, sprywatyzował je, tak? No i tym samym kontrakt zmalał. I potem, kiedy on proporcjonalnie rósł u nas i w innych placówkach, to u nas rósł od tej mniejszej kwoty wyjściowej. No i z tych wszystkich licznych kontroli, które się przewaliły przez miasto Piekary Śląskie, kontrola Najwyższej Izby Kontroli no, okazała się potwierdzeniem naszych przypuszczeń, bo oto wyszło, że jesteśmy najgorzej finansowaną placówką w kraju. Ile w tym roku miasto dołoży do szpitala, do funkcjonowania? 15 milionów. W skali tych 300 milionów, o których pani mówi, to jest bardzo duży wydatek. Wyobraźmy sobie, na co można by było te 15 milionów przeznaczyć, tak? Ile dróg wyremontować, rozpocząć budowę basenu z halą. To jest dla nas dramat. My apelujemy do wszystkich drzwi, stukamy, prosimy. No, jeden z wiceministrów zdrowia wizytował 2 lata temu naszą placówkę, był zachwycony. Pełen podziwu, że została sfinansowana tylko z budżetu miasta, no ale z tego nic nie wynikło. Jesteśmy doskonale przystosowani, mamy najnowocześniejszy sprzęt, świetnych lekarzy, a mimo to niestety no, nie możemy no wyszarpać większego ryczałtu. Jak długo budżet Piekar Śląskich wytrzyma to wsparcie, no, którego na razie każdego wytrzymujemy, roku ale kiedyś dojdziemy do ściany, tak. No, kiedyś dojdziemy do ściany. No, przykro mi bardzo, bo nasza porodówka została oceniona na drugim miejscu pod względem jakości świadczonych tam usług. To była ankieta wypełniana przez kobiety, więc jak najbardziej osoby... Personel macie tam znakomity. Tak, bezpośrednio mogły się przekonać. Także no, świetna porodówka, rekordy urodzeń. Z roku na rok ta liczba rośnie. No a ciągle ten ryczałt nędzny i ciągle są Pani prezydent, no to chyba jedynym wyjściem zdaje się pozyskanie kolejnych inwestorów i wzrost wielkości budżetu miasta. Ale ja oczywiście, natomiast no, wolałabym to na inwestycje przeznaczać, a nie na realizowanie, finansowanie zadań, które należą do państwa. No przypomnijmy wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Przerzucanie tego na samorządy jest bezprawne. No, dlatego oświata i służba zdrowia to są zadania państwa. Moim zadaniem jest zaspokajać potrzeby lokalnej wspólnoty. Remontować, utrzymywać, budować, ściągać inwestorów, natomiast nie wyręczać państwo, a ja to w tej chwili robię. No to tym kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Sława Łomińska-Duraj, prezydent Piekar Śląskich, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Kłaniam się. Dziękuję pięknie.